Dzień dobry Państwu. Roman Wójcik, program lokalny telewizji Zachód. Dzisiaj mamy 22 dzień listopada, a ja tradycyjnie już serdecznie zapraszam do obejrzenia naszego programu lokalnego. A co w nim zobaczymy? Jak zwykle aktualności, następnie tydzień w służbach mundurowych. Będzie również program samorządowy miasta Szczecinek i na zakończenie rozmowa z poseł Prawa i Sprawiedliwości, panią Małgorzatą Golińską. Sprawa będzie dotyczyła Puszczy Białowieskiej. A za chwilę aktualności. W przyszłorocznym budżecie miasta zarezerwowano 28 milionów złotych na inwestycje. Realizowane będą nie tylko inwestycje drogowe, sportowe czy komunalne, ale także te dedykowane dzieciom. W projekcie budżetu na rok przyszły zarezerwowano pieniądze na centralny plac zabaw dla dzieci. Plac ma powstać w parku w pobliżu hotelu Residence, tuż obok istniejącego niewielkiego placu z urządzeniami do zabaw. Obecnie w tym miejscu znajduje się siłownia pod chmurką, która będzie musiała być przeniesiona w inne miejsce. Co znajdzie się na nowym placu, jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że miasto zamierza wydać na ten cel 400 tysięcy złotych. Najprawdopodobniej jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zakończą się roboty drogowe w centrum miasta. Ulica Parkowa zostanie otwarta, a wyjeżdżający z niej na ulicę Ordona nie będą mieli żadnych problemów, bo pojadą przez niewielkie rondo, którego zarys jest już widoczny. Przy okazji zatoczka autobusowa doczeka się nowej nawierzchni, zmieni się również przystanek. Zmodernizowane zostaną też chodniki w okolicy ronda. Podczas budowy kierowcy mają trochę trudności, ale po zakończeniu pracy będzie bezpieczniej. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 300 000 złotych. Na kortach krytych Centrum Tenisowego rozegrano halowy wojewódzki turniej klasyfikacyjny kadetek i kadetów. W rywalizacji wzięli udział zawodnicy z Goleniowa, Gdańska, Wałcza, Wrocławia, Puszczykowa, Nowogardu, Szczecina oraz Szczecinka. W tym turnieju górą byli goście. Kadetkom w grze pojedynczej i podwójnej nie udało się wskoczyć na podium. Również kadeci ze Szczecinka nie sprostali zadaniu. Wśród kadetek najlepiej spisywały się tenisistki z Wrocławia, a wśród kadetów z Gdańska. Dziewczęta z GKS Gromu Turowo grają mecz za meczem. Po trudnym meczu z Koszalinem turowianki zmierzyły się w Starogardzie Gdańskim z Jedynką Lęborg. Mecz nie należał do łatwych, ale dziewczętom z Turowa starczyło sił, by wygrać 60-36. Po kilku godzinach przerwy turowianki ponownie wyszły na parkiet, by zmierzyć się z gospodyniami spotkania SKS Starogard Gdański. W pierwszych dwóch kwartach spotkanie było wyrównane, natomiast w czwartej kwarcie widać już było duże zmęczenie dziewcząt z Turowa, które już nie zdołały doprowadzić do zniwelowania strat z trzeciej kwarty. Gospodynie wygrały 69-40. W czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego rozpocznie się wieczór autorski Andrzeja Sochaja Moje Dylogie. Andrzej Sochaj jest katolickim publicystą, autorem kilku publikacji o Janie Pawle II. Ostatnio wydał Modlitewnik Romski. Wieczór wzbogaci swą pieśnią członek klubu literackiego Opal Radosław Sokołowski. O Puszczy Białowieskiej bardzo głośno jest w całej Europie. Ostatnio Unijny Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał Polskę do zaprzestania prac związanych z wycinką drzew właśnie w tej puszczy. O to, co tak naprawdę dzieje się w Puszczy Białowieskiej, zapytaliśmy posłankę Małgorzatę Golińską, która jest również leśnikiem i jest zorientowana, w jakim trybie należy zwalczać takie szkodniki jak kornik drukarz.
W ogóle mówiąc o Puszczy Białowieskiej, trzeba wziąć pod uwagę, co to w ogóle jest Puszcza Białowieska, bo wszystkim nam, którzy oglądamy tylko obrazki, wydaje się, że to jest las pierwotny, nietknięty ręką człowieka. Najczęściej mamy w oczach jakieś przewalone potężne konary, porośnięte mchem i wtedy na to wszystko wchodzi minister Szyszko i wycina wszystko, co wkoło. Więc no, jakby jest dużo zakłamania w tym obrazku, który jest prezentowany dla obywateli przez opozycję. Po pierwsze, Puszcza Białowieska to jest kompleks, który w sobie mieści nie tylko najcenniejsze obszary, bo te z kolei są objęte ochroną poprzez Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy. Poza tym parkiem, cała pozostała część to są lasy gospodarcze, czyli takie same lasy, jak wokół Szczecinka, lasy po stronie tutaj od Świątek, czy każde inne, w którym prowadzi się normalną gospodarkę leśną. I tam też te trzy nadleśnictwa, które gospodarzą na terenie tak zwanej Puszczy Białowieskiej, ale już nie Parku Narodowego, tylko tych lasów gospodarczych, spełniały normalną pracę zgodnie z ustawą o lasach, tak jak każdy inny leśnik w całej Polsce. Różnica tylko jest taka, że w związku z tym, że Puszcza Białowieska jest jakby jednym z najstarszych drzewostanów w Polsce, chociaż mówię, to nie jest cały czas ten teren Parku Narodowego, to jest część społeczeństwa, która uważa, że powinna być ona w całości, również z tymi gospodarczymi drzewostanami, objęta ochroną. Tylko że nikt tego wcześniej nie zrobił. Mówi się o tym, że powinna być objęta ochroną. Nie objęto ochroną lasów gospodarczych, a z drugiej strony od 2012 roku zabrano leśnikom możliwość wykonywania ich pracy, czyli chociażby wykonywania wszystkich zadań ochronnych związanych ze zwalczaniem kornika. Wtedy, kiedy pojawił się w 2012 roku kornik, zgodnie ze sztuką leśną, zgodnie z zasadami ochrony lasu, leśnicy powinni wejść, wyciąć wszystkie drzewa zainfekowane kornikiem. Szkoła podstawowa numer 1 jest najstarszą placówką oświatową w naszym mieście. Kiedyś należała do najlepiej wyposażonych w infrastrukturę sportową. W miarę upływu czasu inne placówki ją wyprzedziły. W ratuszu zrodziła się koncepcja budowy nowej hali sportowej przy tej szkole, zapewnia zastępca burmistrza Daniel Rak. Szkoła podstawowa numer 1 winna doczekać się dokapitalizowania, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. W przyszłym roku, zakończymy rozbudowę szkoły numer 6 o salę gimnastyczną. Istniejąca sala będzie pełniła rolę zaplecza jakby do nowego obiektu. W tej chwili dosłownie jesteśmy w przededniu przeprowadzenia procedury i wyłonienia projektantów. Dosłownie na dniach zapadła decyzja co do wielkości tej hali. I tutaj oczywiście zawsze o kwocie, jaką trzeba będzie przeznaczyć, jest pochodną tego, jaka duża będzie to sala. Oczywiście wspierały się tutaj możliwości, znaczy przede wszystkim zobowiązania finansowe, jak i chęć posiadania obiektu pełnowartościowego, czyli bo optymalną halą jest przynajmniej na warunki Szczecinka hala netto 20x40, czyli taka, gdzie można by było rozegrać zawody piłki ręcznej. No i wiadomym jest, że jednak pójdziemy w tym kierunku droższym. Będzie to hala o minimalnych wymiarach, takich jak przy Wiatracznej, jak przy Jasnej. Dla mnie to przekonującym jest fakt właśnie lokalizacji samej szkoły właśnie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, że ona będzie uzupełniała jakby tą infrastrukturę osirowską. Zresztą cały pomysł i funkcjonowanie docelowe będzie takie, żeby tak jak to przy tych halach, które do tej pory realizujemy, docelowym zarządcą tego był OSIR, natomiast od godziny 7 do 15 będzie zarządzała tym szkoła. Jeżeli chodzi o istniejącą halę, ten program, który w tej chwili jest sporządzany i przedstawiany do wycen prac projektowych, mówi o tym, że istniejąca sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 zostanie utrzymana.
zmiana. Tutaj kilka razy spotykałem się z nauczycielami, wizje lokalne. No wiadomo też, że radni też mają tutaj swoje zdanie. No, najlepszym przykładem Brynkiewicz Jacek, który jest i nauczycielem, i radnym, i tutaj wielkie jego starania o to, żeby broń Boże nie uszczuplić sali, znaczy tej funkcji dzisiejszej sali, żeby inaczej poprowadzić ciągi komunikacyjne i tak dalej, i tak dalej. Cała łamigłówka w tej chwili jest wyspecyfikowana, projektant ma się z tym zmierzyć. Wiadomym jest, że będziemy chcieli w tym docelowym rozwiązaniu osiągnąć taki efekt, żeby istniejąca sala gimnastyczna przy szkole numer 1 utrzymała swoją funkcję, żeby powstał przy tym drugi obiekt sali gimnastycznej, natomiast jako bądź na poddaszu, jako ciągi komunikacyjne wykorzystać to w istniejącej hali, bądź adaptować na potrzeby zaplecza socjalnego, czyli szatni i węzłów sanitarnych, pomieszczenia przyległe. Zobaczymy, projektant będzie się musiał z tym zmierzyć. Póki co równolegle, żeby zrealizować taką ambitną inwestycję, będziemy musieli zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego, bo zapisy, które są zawarte w tym planie, przy takich parametrach obiektu nie jesteśmy w stanie zrealizować. Mówi plan o tym, że obiekt wówczas do 12 metrów. Jeżeli byśmy rozstaw, szerokość hali zastosowali 22-23 metry, no to wychodzi nam obiekt dużo wyższy niż, zakładając, że ma być dach spadzisty, bo tak o tym też plan mówi. Nie mieścimy się jakby w tych parametrach, o których mówi plan. Musimy zmieniać równolegle plan, ale gra jest warta świeczki. Uważam, że docelowe rozwiązanie, które będzie służyło na wiele, wiele lat, jest optymalne. O hali będzie jeszcze mowa w programie samorządowym. A ponadto burmistrz Rak odniesie się do projektu radnych Razem dla Szczecinka w sprawie budżetu obywatelskiego i podsumuje swój udział w finałowej gali polskiego konkursu fotografii sportowej. Była to ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po chwili reklam zapraszam do odwiedzenia służby mundurowe w naszym mieście. Zobaczymy, jak pracowały w ciągu minionego tygodnia.